Dzień dobry, nazywam się Łukasz, pracuję w firmie BTA Garage. Dzisiaj pokażemy Państwu na przykładzie BMW serii X5, jak wymienić maszyną do wymiany dynamicznej olej w automatycznej skrzyni biegów. Jak zapewne Państwo wiedzą, istnieją dwie metody wymiany tego płynu. Automatic Transmission Fluid, czyli ATF w skrócie, możemy wymienić wymianą statyczną. Polega to na zdjęciu miski od skrzyni automatycznej biegów, spuszczeniu grawitacyjnym tyle oleju, ile uda nam się spuścić z układu, wymianę filtra, uszczelki, założenia miski i wpompowaniu nowego, dopełnieniu nowego płynu ATF. W statycznej wymianie ATF-u wymieniamy 60-70% ATF-u. Nie jesteśmy w stanie wymienić 100%, ponieważ 30% zostaje nam w kanalikach, w przewodach oraz w sprzęgle hydrokinetycznym. W dynamicznej wymianie robimy tak zwaną transfuzję i przepychamy 100% ATF-u, czyli tak samo z sprzęgła hydrokinetycznego, ze wszystkich przewodów, z mechatronika, jest on w 100% wymieniony. Dzisiaj pokażemy Państwu, jak to zrobić dynamicznie. Będzie to wymiana dynamiczna. Zaczynamy. Rozgrzewamy olej ATF do 70 stopni Celsjusza, ponieważ poniżej 70 stopni zamyka nam się termostat i nie mamy całego obiegu. Jak rozgrzejemy powyżej 70 stopni ATF, dodamy tam flasha, czyli takiego czyścika, który pozwoli nam wypłukać wszelkie osady z różnych ścianek, zaworków i zakamarków. Auto będzie chodziło 10 minut z czyścikiem, potem zdejmiemy miskę, spuścimy stary olej łącznie z tym całym nagarem, z czyścikiem, zamontujemy nowy filtr, wlejemy świeży olej. Tak wygląda przykładowy zestaw do wymiany płynu w automatycznej skrzyni biegów. W większości samochodów wymieniamy filtr, który jest montowany osobno w misce od automatycznej skrzyni biegów, czyli zdejmujemy misę, wymieniamy filtr, wymieniamy uszczelkę. BMW jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ filtr jest w misce, uszczelka jest zbudowana w misce, więc wymieniamy cały element. Wymieniamy 7 litrów płynu ATF i nowe śrubki zakładamy. Tak wygląda przykładowy zestaw. Płyn, filtr, uszczelka, śrubki. Pierwszym krokiem było rozgrzanie oleju ATF do temperatury pomiędzy 30 a 50 stopni Celsjusza. Kiedy ta temperatura została osiągnięta, podpięliśmy się do obiegu i teraz wlewamy dodatek sobie tutaj do tej buteleczki, który nam wypłucze cały obieg. Włączamy maszynę. Środek ten jest zasysany i bezpośrednio jest wprowadzany do obiegu ATF. W tej skrzyni potrzebujemy 8 litrów oleju, czyli musimy do maszyny wrzucić 10 litrów oleju, ponieważ 2 litry zajdą nam na płukanie układu. Tu mamy świeży olej, tu mamy stary olej, a wygląda mniej więcej to tak. Proces trwa tak długo, aż we fiolce z lewej strony pojawi się świeżutki olej.